jadę. Mili Państwo, jest, już wracam ze smutnej imprezy. Przede mną jest, że tak powiem, Sandomierz prawie. I zaraz skręcam w prawo na przejeździe kolejowym. Kierunek Stalowa Wola. Siostry ciotecznej mąż mnie zaprosił na obiad, bo tak to byłem, wiązankę położyłem, z boku stałem, nie pchałem się tam w ogóle i pojechałem na parking się przebierać na zwykłe ciuchy, nie zdążyłem się, podjechał Stanisław i mówi: Maruś, chodź, mówi, bo tak nie może, mówi, chodź na obiad, coś gorącego. No i poszedłem i obok niego siedziałem i okazuje się, Szanowni Państwo, no ja wiem, że nie jest wasz problem, ale posłuchajcie, z całej rodziny, siostry cioteczne, po moim nazwisku byłem jedyny ja sam, a rodzina jest duża, jest żyjących co najmniej 9 osób. Patrzcie, jakie życie wstrętne. No i dowiedziałem się, że podczas dializy Stasiu rano zawiózł żonę Halinkę na dializę. Po południu przyjechał, no to już była na szpitalu i już było po. Dobra, Cześć, nie? To jest taka mała miejscowość TRZ, Cześć, nie? Tu po prawej stronie gdzieś miałem też jakiegoś wuja, ale nie ma nikogo, więc... Może tu kiedyś na wprost zrobię ten most taki prawdziwy. Nie będzie się objeżdżać, nie wiem, że jakieś tam mościnę. Kawałeczek, co byście mogli, mieli Państwo, popatrzeć i wyłączę, bo pamięć jest potrzebna, nie? I energia, chociaż mam kabel, to ale. Dobra, na razie.